Przybyli do naszego miasta dwaj znakomici goście. Wielki mistrz Konrad von Rottenstein. Wspaniały darczyńca Albrecht Habsburg. Arcyksiąże Austrii postanowił wykonać pewien skromny gest. Dobry pan! Patrzcie się dobrze! Albrecht III Habsburg, zwany Długowłosym, o którym pewnie jeszcze tutaj mowa będzie, ufundował Fortalicium. Ufundował i pojechał. Wracał z wyprawy krzyżowej, wyprawy przeciwko poganom. Przejeżdżając przez Sztum, postanowił pozostawić po sobie tą pamiątkę. My łucznicy, my, tak, bo ja jestem łucznikiem broszkowym. Broszkowym, a panowie są... Trębcy. Tak. Mikołaj Trąba. Jest. Hubert Z. Oraz Filipka. Mamy tutaj zawodniczkę, która startowała w Chinach. Nazywam się Lila, przyjechałam tutaj z Warmii, z Lidwarka Warmińskiego. Strzelam z 10 lat. Zostałam w zeszłym roku zaproszona do Chin na zawodach, do Tybetu. Bardzo piękny turniej. Na mistrzostwach 3 lata, 2 lata temu na mistrzostwach na Węgrzech Polacy zdobyli pierwsze miejsce. Jak zobaczycie państwo jeszcze oczywiście podczas dzisiejszej wieczornej inscenizacji. Zostańcie z nami. 2 maja 1995 roku odbył się właśnie dlatego. Spadło ci? Nie pasterzowane. Kawaler Rodzery Łowa Zmieczem, kawaler Rodzery Świętego Gerona, Świętego Stanisława, mąż żony Elżbiety. Dawaj! I mamy jeden pierścień wzięty. Spójrzcie, złożył się spokojnie, nie trafił, ale wziął. Brawo! To jest kobieta! Raz. Drużyna nagradza go brawami. Brawo! O nie! Super! Puszczcie! O! Jest tam, słychać w tle. No patrzcie. Dzisiaj mamy trzech głównych bohaterów naszej opowieści, naszej przygody z ptakami drapieżnymi. Nasz sokół ma na imię Wind, jak wiatr. Sokolnika. Czy zjesz? Nie zjesz. Mamy myszołowca towarzyskiego, inaczej jest nazywany jastrzębiem kalica. Skrzydła myszołowca są, proszę zobaczyć, jak łopata. To są proste skrzydła.
To są trójkątne skrzydła, które pomagają przy pikowaniu, które pomagają przy locie na bardzo wysokich pułapach. O kurczę. Poleciał. Teraz Marta pójdź troszeczkę dalej, leci. Jadno. Jeszcze jedną szybką rzecz można pięknie zobaczyć w Jadno w tym momencie. Ja